star. Czy zbudzimy kiedyś się, a w koło będzie raj. Wypijmy za błędy na górze. Niech wyjdą na dobre zmęczonej naturze. Wypijmy za błędy. Thank you.
Lady Punk, kryzysowa narzeczona w Tobie FM. Mieliśmy trochę problemów technicznych, ale dzięki Bogu wszystko szybko udało się ogarnąć. A przy moim telefonie wieloletni dziennikarz Gazety Wyborczej. Obecnie dyrektor programowy serwisu Onet, Bartosz Węglarczyk przy moim telefonie. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry Tobiaszu, cześć, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie i bardzo Ci za to dziękuję. To ja Ci dziękuję bardzo za to, że uznałeś, że warto porozmawiać ze mną. No, oczywiście nie wszystkie dziennikarze byli moimi gośćmi. Wiesz, ktoś mi kiedyś powiedział, że ja mam takie wyczucie do ludzi, mam tak zwane trzecie oko. I... No i co ci to trzecie oko mówi? Którzy są dobrzy, a którzy są źli? Tak, że mam takie wyczucie po prostu do ludzi, obserwując różnego rodzaju wywiady i tak dalej, i tak dalej. Po prostu... No to ci bardzo zazdroszczę tego, bo ja nie mam w ogóle. Ja się kompletnie nie potrafię rozpoznać, kto jest dobry, a kto zły. Przekonuję się potem, wiesz, w rzeczywistości, w życiu. Naprawdę? Tak. Ja nie mam intuicji kompletnie. Zero. A to ciekawe, co mówisz. No bo... Tak wyszło, jest to bardzo, bardzo niedobrze, dlatego mówię, że ci zazdroszczę, bo wiesz, dobra intuicja, dobrze rozwinięta, bardzo się przydaje w życiu. Tak, ale do tego tematu jeszcze wrócimy, bo z tą moją intuicją wiąże się wiele takich jeszcze innych czynników. Ale o tym opowiem może trochę później. Najpierw chciałbym się zapytać Ciebie, od czego tak naprawdę zaczęła się Twoja droga dziennikarska? Wiesz co, tak naprawdę moja droga dziennikarska zaczęła się od robienia kawy i herbaty, bo to był mój pierwszy zawód w Gazecie Wyborczej. Robiłem ją tak źle, że mnie bardzo szybko przesunęli do robienia czegoś innego, bo robiłem fatalną kawę, więc i tak to się zaczęło. Tak potem szło, po prostu skakałem z jednego miejsca na drugie, aż w końcu to wymarzone pisanie przyszło i już później się tego kurczowo trzymało. Tak. Ale z czasem, bo wiem, że zmieniałeś trochę miejsca pracy, bo... I była Rzeczpospolita, było jeszcze kilka gazet, też w końcu trafiłeś do TVN-u chyba na 8 lat, prawda? Dobrze pamiętam? To znaczy tak, ja rzeczywiście pracowałem w TVN-ie 8 lat, ale pracowałem równocześnie, znaczy TVN nigdy nie był moją główną pracą, ja równocześnie pracowałem też, zacząłem pracować w TVN-ie, jak jeszcze pracowałem w Gazecie Wyborczej, a potem pracowałem w Rzeczpospolitej i dalej pracowałem w TVN-ie i potem jeszcze trochę pracowałem w Onecie i dalej pracowałem w TVN-ie. A ja w Gazecie Wyborczej spędziłem 23 lata, więc w ogóle przez pewien czas byłem przekonany, że to już do końca życia będę tam pracował. 23 lata, to dzisiaj o tym myślę, to jest strasznie długo. I na czym polegała głównie twoja praca? Ja zawsze całe życie dziennikarskie zajmowałem się newsami, czyli informacją, czyli pisaniem po prostu informacji, zdobywaniem tych informacji. To jest to, co lubię najbardziej i to jest to, czym się głównie zajmowałem w TVN-ie. Oczywiście prowadziłem Dzień Dobry TVN i to było zupełnie inne zajęcie. Całe życie też zajmowałem się robieniem wywiadów, nawet w zeszłym tygodniu robiłem wywiad ze Stingiem, z czego jestem bardzo dumny, bo go uwielbiam. No i to fajne było, to było bardzo fajne doświadczenie. I także wiesz, całe moje życie zawodowe to jest po prostu walka o informacje, żeby się czegoś dowiedzieć. A trudno, czy twoim zdaniem trudno w dzisiejszych czasach być dziennikarzem? Wiesz co, ja nie lubię narzekać bardzo, bo to jest super zawód i
i wiesz, ja bym go nie zamienił na nic innego i też myślę, że dzięki temu zawodowi, wiesz, no miałem i mam dalej fascynujące życie i bardzo dużo fantastycznych rzeczy widziałem i poznałem świetnych ludzi. No ciebie bym nie poznał, gdybym nie był dziennikarzem pewnie. Więc wiesz, to jest taka możliwość poznawania świata, poznawania ludzi, brania udziału w historii, wiesz, takiej historii, której się potem w książkach czyta do historii. Więc nie chcę narzekać, ale oczywiście, że być dziennikarzem nie jest proste w dzisiejszych czasach zwłaszcza, bo myślę, że jest trochę tak, że nie doceniamy, my opinia publiczna, jako opinia publiczna nie doceniamy trochę tego, jak ważni są dziennikarze. No i w związku z tym jest trochę trudniej, ale tak jak mówię, nie chcę narzekać, bo ja bym tego zawodu nie zamienił na żaden inny w świecie. A czym według ciebie powinien się charakteryzować dobry dziennikarz? To myślę, że najważniejsza rzecz, ja to zawsze mówię ludziom, którzy chcą zostać dziennikarzami, studentom na przykład, że najważniejszą rzeczą dla dziennikarza jest ciekawość świata. Dziennikarz musi być człowiekiem, który każdego dnia wstaje i zastanawia się, czego dzisiaj nowego się dowiem. Nigdy nie uważa, że wszystko wie, nigdy nie uważa, że wszystko poznał. Zawsze jest ciekawy innych ludzi, zawsze jest ciekawy tego, co się na świecie dzieje. Ja najbardziej lubię poznawać ludzi, ale oczywiście na przykład dziennikarze, którzy się zajmują podróżami, chcą poznawać miejsca inne. Dziennikarze, którzy się zajmują nauką, chcą poznawać nowe dokonania naukowe. Ale chcą poznawać coś nowego. I myślę, że to jest najważniejsze w dziennikarzu. Dziennikarz, który wstaje rano i myśli, ja już wszystko widziałem, wszystko zrobiłem, powinien natychmiast zmienić zawód. Ty wiesz, że jak opowiadałeś w tej chwili to wszystko, to tak jakbyś opowiadał o mnie, bo ja mam bardzo podobnie. Budzę się rano i już mam kolejny pomysł na siebie i jest taka ciekawość faktycznie, czego ja się w tym dniu dowiem. Mam każdego dnia po prostu do zrealizowania jakiś cel, który sobie zawsze zamierzam i staram się go realizować. I myślę, że chyba to jest najpiękniejsze w tym wszystkim. No ale tak, to znaczy, że jesteś stworzony do tego, żeby być dziennikarzem. No jeżeli jesteś ciekawy świata, wiesz, no zresztą co udowadniasz, no robisz wywiady w radiu, no to jest dziennikarstwo, to jest typowe dziennikarstwo. Więc tak, jesteś dziennikarzem. Ja muszę ci powiedzieć, że w ogóle media w moim życiu odgrywały bardzo ważną rolę i odgrywają do dziś, dlatego że jestem osobą, która miała bardzo małe możliwości w dzieciństwie, jeśli chodzi o takie funkcjonowanie w społeczeństwie, prawda? Więc bez wątpienia media mi w tym pomogły we funkcjonowaniu w społeczeństwie, bo dzięki temu, że mam dzisiaj radio internetowe, mogę spotykać się z ludźmi, którzy rzeczywiście byli i są moją inspiracją przez wiele, wiele lat. Słuchaj, wydaje mi się, że w ogóle, wiesz, teraz żyjemy w takich czasach, kiedy tak dużo ograniczeń zniknęło i tak dużo można zrobić, nawet nie ruszając się z domu, że to jest tak naprawdę tylko kwestia chęci, wiesz, i myślę, że wiesz, no oczywiście trzeba mieć wsparcie bliskich, gdy masz wsparcie swojej mamy, to jest wspaniałe i wiesz, no dzięki temu dużo więcej możesz, ale wiesz, jak ktoś bardzo chce dzisiaj i naprawdę jest ciekawy świata, no to wiesz, ludzie zwiedzają świat nie ruszając się z miejsca teraz. To jest wspaniałe, znaczy no, ja uważam, że to jest w ogóle fantastyczne. Ja jak byłem mały, wiesz, moim marzeniem było, żeby pojechać do Ameryki, to było zawsze moje marzenie, ale jak byłem mały, to byłem przekonany, że mi się nigdy to nie uda. Byłem przekonany, że nigdy jej nie zobaczę. A potem się nagle okazało, że nawet tam mieszkałem przez pewien czas. Więc wiesz, myślę, że żyjemy w czasach, kiedy naprawdę dużo możemy. I to jest wspaniałe.
Nawet powiedziałem coś takiego poza na antenie, zanim się z tobą połączyłem, że pewnie jakbym pomyślał rok temu, że ktoś taki jak ty będzie moim gościem na tej antenie, to bym uznał za jakiś kosmos, prawda? A... Przestań to, wiesz, napisałeś do mnie i tyle już, no to wiesz, tak. To wykazałeś się inicjatywą, wykazałeś się odwagą, chciałeś coś zrobić i zrobiłeś to, no i to jest chwała ci za to. Tak. Ja po prostu uwielbiam ludzi, którzy nie szukają ograniczeń, tylko szukają możliwości, ty jesteś taką osobą po prostu. I nie ma dla mnie człowieka, z którym bym nie porozmawiał, mam wrażenie, na tej antenie. Nawet z Kubą Wojewódzkim bym sobie poradził. Słuchaj, myślę, że byś sobie z każdym poradził. No to jest tylko kwestia, wiesz, myślę, że to są dwie rzeczy. Jedna to jest, naprawdę trzeba być ciekawym swoich rozmówców. Trzeba chcieć z ludźmi rozmawiać, a po drugie trzeba się przygotowywać. To jest też, wiesz, warsztat dziennikarski. No, trzeba być przygotowanym do rozmowy i tyle. Nie widzę powodu i trudno mi sobie wyobrazić, żebyś z kimkolwiek sobie nie dał rady. No, jak się przygotujesz, to zawsze sobie dasz radę. Tak. A wiesz, chciałem, żebyśmy trochę wspominali teraz, bo chciałem wrócić do pracy w Dzień Dobry TVN, bo pamiętam, że prowadziłeś program z Kingą Ruszyn. Jak wspominasz tą współpracę? Wiesz, my z Kingą się znamy od bardzo wielu lat. Właśnie tak próbuję policzyć szybko w pamięci, ile się znamy. No znamy się dobrze ponad 25 lat. Czyli na długo, zanim, wiesz, poprowadziliśmy razem program. Ja Kingę bardzo lubię. Kinga jest bardzo wymagającą osobą. Ona zawsze jej zależy na tym, żeby swoją pracę wykonywać najlepiej jak się da. I wiesz, ja lubię takich ludzi. Mi się z nią świetnie pracowało. Wiesz, jestem przekonany, że wiesz, jeszcze dużo czasu, wiele lat spędzi w telewizji. Jest poza tym osobą, która prowadzi prywatny biznes, co mi bardzo imponuje. Świetnie sobie w tym biznesie radzi. Więc wiesz, to jest taka dziewczyna, która po prostu imponuje. No, imponuje odwagą, imponuje właśnie tym. Ona jest podobna do ciebie. No. Ona nie szuka ograniczeń, tylko szuka możliwości. I też to za to, między innymi za to bardzo ją cenię. No tak, ja też, kto jestem osobą, która absolutnie nie szuka swoich ograniczeń, tylko szuka możliwości, jakby nie bazuję na tych ograniczeniach, tylko szukam czegoś, co jest dla mnie najlepsze. I to jest, myślę, na tym polega cały fenomen tego wszystkiego. Tak, wiesz, wydaje mi się, że to jest trochę tak, że najgorsza rzecz, jaka nam się w życiu może przytrafić, to są niewykorzystane okazje. Wiesz, że trzeba po prostu korzystać. Trzeba, ja w to bardzo wierzę. Zawsze całe swoje życie, jak dostawałem szansę robienia czegoś, to zawsze starałem się z nich korzystać. I myślę, że najgorsza rzecz dla mnie to jest właśnie pomyślenie sobie, kurczę, mogłem coś zrobić, ale nie spróbowałem. W związku z tym nie wiem, może by się udało, a może by się nie udało, ale nie wiem tego, bo nie spróbowałem. I myślę, że to jest najważniejsze, wiesz, żeby po prostu próbować. Jeżeli coś cię w życiu pociąga, jeżeli coś chcesz w życiu robić, to po prostu spróbuj to zrobić. Daj z siebie wszystko. Jak się nie uda, to się nie uda. Ale przynajmniej wtedy będziesz wiedział, próbowałem, nie udało się. A powiedz mi, czy dzisiaj bezpieczniej jest pracować na przykład w telewizji internetowej niż w takiej telewizji jak TVN chociażby? Ja wiem, bezpiecznie w jakim sensie, że coś ci się może stać? Czy jakby mniejsze masz obciążenie jakimiś rzeczami? O to mi chodzi. Czy praca jest bardziej swobodniejsza w takiej telewizji? Ja myślę, że jak chcesz dziennikarstwo dobre wykonywać, to zawsze jest pracochłonne i czasochłonne. I wiesz, no nie mogę powiedzieć, że jestem mniej zmęczony niż byłem.
bo pracuję bardzo dużo. Wiesz co, nie wiem, wiesz, myślę, że wiesz, ja jestem pracoholikiem, ja lubię pracować i w związku z tym trudno mi powiedzieć, ja zawsze pracowałem dużo. Zresztą w przyszłym roku będę obchodził 30-lecie swojej pracy. Wow, gratulacje. No bo ja bardzo młodo zacząłem, bardzo młodo. Więc wiesz, no ja całe życie pracowałem bardzo dużo i nie wyobrażam sobie troszkę, żeby pracować inaczej. Więc jak pracujesz dużo, to wiesz, czy to się różni czymś od telewizji? Moim zdaniem nie. No, jeżeli chcesz dobrze wykonywać pracę, a ja chcę dobrze ją wykonywać, no to zawsze jest jej dużo. Czy to jest niebezpieczne? Ja się nie czuję w jakimś niebezpieczeństwie. Nie mam takiego poczucia, że coś mi grozi. Ale spotykałeś się zapewne z różnego rodzaju hejtem, prawda? No wiesz co, hejt to jest w ogóle zjawisko powszechne teraz. Myślę, że wszyscy się z nim spotykamy w mniejszym lub większym stopniu. Tak, tak, oczywiście, że się spotykam z hejtem. Wiesz co, no to przykre jest bardzo, no wiesz, nie wiem jak z tym walczyć do końca. Ja po prostu, ja ignoruję, wiesz, hejt, po prostu ignoruję. Chociaż czasami się wkurzam, czasami mnie też nerwy ponoszą. No wiesz, to jest coś takiego, no to niestety internet, to jest ciemna strona internetu, no. Z jednej strony trudno, żeby nerwy nie ponosiły i trudno, żeby na to nie reagować, prawda, bo przecież ten rzekomy hejt dotyczy ciebie bezpośrednio, więc trudno, wiesz, żeby... Czasami dotyczy mnie, czasami dotyczy moich bliskich, czasami dotyczy osób, które lubię, które szanuję, wiesz, no tak, to jest, ja nie mam tutaj jakiejś złotej rady. Wiesz, czasami sobie lepiej radzę, czasami sobie gorzej radzę. Ja jestem często pytany, jak się gdzieś spotykam z ludźmi, dlaczego wyrzucam na przykład z Twittera i z Facebooka tak dużo osób. Ale ja po prostu, wiesz, ja nie lubię czytać chamskich rzeczy. Nie lubię ludzi, którzy są chamami, którzy są prostakami. Jak kogoś takiego spotykam na drodze, to tak jak w życiu normalnie, wiesz, spotykasz na drodze takich ludzi, to po prostu, wiesz, nie chcesz z nimi rozmawiać, no nie chcesz ich wokół siebie. Tak. No to tak samo ja mam w mediach społecznościowych, po prostu ich usuwam, czyli banuję, bo nie chcę, żeby pisali do mnie. I już i tyle, idę dalej. Ja pamiętam, bo przeglądałem trochę twoich wywiadów, oglądałem trochę telewizji i pamiętam, że było takie coś, że zostałeś zaproszony do TVP Info i w pewnym momencie wyproszono cię ze studia. Wiesz co, nie pamiętam tego. Chyba nie było czegoś takiego, że mnie wyproszono kiedykolwiek ze studia. Wiesz, ja teraz rzadko bywam w TVP, wiesz, bo właśnie dlatego, że nie mam specjalnie ochoty, wiesz, chodzić w miejsca, gdzie... No nie, wiesz, ja nie lubię też jeździć po kolegach, nie lubię krytykować innych dziennikarzy, ale niespecjalnie mi się podoba to, co się dzieje teraz w TVP, wiesz, i rzadko tam bywam, rzadko jestem zapraszany, rzadko się zgadzam, niechętnie tam chodzę, bo mam wrażenie, że tam nie chodzi o rozmowę, wiesz, tylko chodzi o coś zupełnie innego, ja niespecjalnie, wiesz, ja biłem się często na podwórku, jak byłem mały, bo ja się wychowywałem na takim podwórku, gdzie często się biliśmy i po prostu jako dorosły też mi się nie chce po prostu. Wiesz, już ja już się swoje ponabijałem w życiu. Już nie chcę, wiesz, brać udziału teraz w bójkach, nawet jeżeli to są tylko słowne bójki. To już nie mam ochoty po prostu. Pamiętam też, było takie spotkanie z Wojciechem Czajrowskim i żeście się tam trochę posprzeczali, prawda? Z Czajrowskim? Wiesz co, chyba nie, bo ja nie mam... Ja mam wrażenie, ja nie mogę, może czegoś nie pamiętam, wiesz, ale wydaje mi się, że to w ogóle nigdy w życiu nie spotkałem Czajrowskiego. Może szybko zapomniałeś o tym. Może, wiesz co, może, ale nie, wydaje mi się, że nigdy w życiu się nie spotkaliśmy i szczerze mówiąc niechętnie bym się chciał z nim spotykać. Więc ja to samo. Tak, nie zabiegam specjalnie o spotkanie z nim. Albo ja się pomyliłem, za to bardzo przepraszam. Jeśli wprowadzam cię w błąd, to przepraszam bardzo. Nie, wiesz co, ja mogę nie pamiętać. Tych spotkań było tyle.
wiesz, że ja już po prostu też nie wszystkie pamiętam. Może gdzieś, wydaje mi się, że nigdy w życiu się nie spotkałem z nim. Takie mam wrażenie, ale może nie pamiętam. Ja chciałbym się z tobą podzielić, jeśli pozwolisz, jedną taką myślą, bo... A właściwie kilkoma, bo... Ja mam też oczywiście swoje zdanie na ten temat tego, co się dzieje w naszym kraju i na przykład nie znoszę hipokryzji jakiejkolwiek, prawda? I powiem ci, że miałem takie wrażenie, takie odczucia i trochę było mi przykro oglądając koncert z okazji stulecia niepodległości, prawda? Jak pamiętasz, transmitowało go 5 stacji telewizyjnych. Można powiedzieć, że na 2 godziny się połączyły razem ze sobą, prawda? Tak. I tak sobie myśleliśmy z mamą, co z tego, jak na drugi dzień znowu się rozdzielą i będzie to samo, prawda? Że to... No jest, niestety masz rację, no niestety tak jest, no wiesz, no wiesz, myślę tak, szukam jakiegoś usprawiedliwienia, wiesz, ale no co mam ci powiedzieć, no tak rzeczywiście żyjemy w czasach, kiedy ludzie się łatwiej dzielą niż łączą i wiesz, no tak rzeczywiście jest, poza tym, ale wiesz też, są zawsze dwie strony, wiesz, bo niestety jest tak, że to zwłaszcza w telewizji jest tak, że jak ludzie się dzielą, czyli na przykład się kłócą bardzo ostro, skaczą na siebie, to się bardzo dobrze ogląda niestety. Tak jest. I wiesz, ludzie wolą oglądać kłócących się ludzi niż godzących się ludzi. To wiesz, no tacy jesteśmy, no jesteśmy tylko ludźmi. No wiesz, nie mam, wiesz, ja jestem bardzo bezradny trochę, ja jestem często pytany o to, wiesz, i ja nie mam tutaj jakby, nie powiem ci nic odkrywczego, nie powiem ci, nie mam sposobu, jak to zmienić, nie mam sposobu, jak to naprawić, wiesz, no, w takich czasach żyjemy, to się nie tylko w Polsce dzieje, to się dzieje w wielu miejscach na świecie, dzieje się tak w amerykańskich mediach, dzieje się tak w francuskich mediach. Wiesz, no coś takiego jest w nas, no niestety. Mówię to z wielkim żalem. A mamy jakiś wpływ na to, żeby temu zapobiec? Żeby temu zapobiec, wiesz co? Ja jestem zdania, że jedną z najważniejszych cech człowieka jest empatia. Wiesz, że po prostu musimy być empatyczni. Musimy być empatyczni tak. Nie tylko wobec ludzi, których lubimy, albo którzy są mili wobec nas, bo to jest proste bardzo, ale musimy być empatyczni wobec ludzi, których nie lubimy, albo którzy są niemili wobec nas. I ja zawsze staram się, no staram się, wiesz, ja się na przykład wkurzam, ale wkurzam się na bardzo krótko i wiesz, też mam taką zasadę na przykład w mediach społecznościowych, że nawet jak kogoś zbanuję, wyrzucę, ale bardzo często ludzie do mnie piszą przez jakichś znajomych innych, którzy do mnie piszą i mówią, panie Bartku, co mógłby pan odblokować mojego kolegę, który się przeprasza, coś tam, że już bo chce pana obserwować dalej, to ja zawsze odblokowuję, zawsze. Wiesz, bo po prostu trzeba być empatycznym wobec ludzi. Myślę, że przebaczanie ludziom, wybaczanie i też, wiesz, niezapamiętywanie złych rzeczy jest dobre. Gdybyśmy tak. Tylko byli bardziej empatyczni wobec siebie, to świat może byłby troszeczkę lepszy też. Tylko wiesz, co mnie najbardziej boli? Jeszcze nawiążę na chwilę do protestu osób niepełnosprawnych, wiesz? Bo jakby nie było, po prostu ten temat mnie dotknął, trudno, żeby nie. Ale ostatnio jak usłyszałem, ile pomników Jarosława Kaczyńskiego jest w Polsce, to mnie jako obywatela tego kraju bardzo to zabolało, że na pomniki Jarosława Kaczyńskiego, Lecha Kaczyńskiego, przepraszam, pomyliłem się, są pieniądze, a dla nas, dla niepełnosprawnych, wsparcia nie ma. I to
jaką obywatela naprawdę mnie boli. Słuchaj, no wyobrażam sobie, co mam ci powiedzieć? No tak rzeczywiście jest, myślę, że trzeba walczyć o swoje. To są też takie czasy, kiedy wiesz, może znajdziesz kogoś, kto będzie za ciebie walczył, ale przeważnie większość z nas nie ma takiego kogoś. I wiesz, no po prostu trzeba walczyć o swoje. Nie ma innej możliwości, no. To już nawet nie chodzi o to, że państwo ma mi dać, wiesz, pieniądze do ręki, bo to nie o to chodzi. Ale ja mam na przykład w zaświadczeniu złosowskim mam na przykład całkowicie niezdolny do samodzielnej egzystencji i do pracy, prawda? Mówię tutaj osobiście o sobie, bo są przecież ludzie, którzy nie mogą pracować. Ale to w moim przypadku na przykład nie do końca jest tak, że ja nie mogę pracować, bo jeśli dostosuje mi się odpowiednio stanowisko pracy, będę miał asystenta i tak jak mówię, będę robił to, co mi faktycznie przynosi, daje przyjemność, bo ja jestem takim człowiekiem, który nie potrafi robić czegoś tylko i wyłącznie dla pieniędzy. Dla mnie praca musi przynosić również przyjemność, a moim zdaniem dzisiaj najłatwiej dać papier całkowicie niezdolny do pracy, zamiast faktycznie zainteresować się pod względem tych osób, żeby ich jak najwięcej zatrudniać, żeby mogli jak najwięcej funkcjonować w społeczeństwie, bo niestety poprzez takie sytuacje, takie osoby jak ja czują się niestety wykluczone, a wiedzą, że mają potencjał, chcą wychodzić do ludzi, kochają ludzi, mało tego, chłoną energię od ludzi i ja taką osobą jestem. Myślę, że ten protest niepełnosprawny w Sejmie bardzo to pokazał wyraźnie, wiesz, i myślę, że się też dużo zmieniło. Myślę, że wiele osób, wiesz, dla ludzi, którzy nie mają styczności z osobami z niepełnosprawnościami, to jest, wiesz, niezrozumiałe zupełnie. Ale myślę, że ten proces w Sejmie bardzo dużo dobrego zrobił i bardzo dużo zmienił. Sam fakt, że jeden z tych chłopaków jest teraz radnym, wiesz, i też będzie mógł po prostu pokazać, że będzie, mam nadzieję, no, że pokaże, będzie musiał pokazać, że będzie dobrym radnym i że potrafi dbać nie tylko o siebie, ale też potrafi dbać o innych ludzi. To są takie rzeczy, które zmieniają też postrzeganie społeczne i to jest też jedyny sposób, żeby to zrobić. Ty też to robisz, no bo pokazujesz, wiesz, że jesteś otwarty na świat, to co robisz w radiu, to jest, wiesz, no to też pokazujesz. Pomyśl sobie, ile ludzi, którzy cię słuchają, myślą sobie, kurczę blade, no jestem, wiesz, pełnosprawny, a chciałem założyć radio internetowe, nigdy w życiu tego nie zrobiłem. A tu facet, rozumiesz, z niepełnosprawnościami to robi spokojnie. To też zmieniasz sposób, jak ludzie są postrzegani, no. Więc myślę, że to jest też jedyny sposób. Trzeba zmieniać ludzi, pokazując im, że świat jest inny niż im się wydaje. Tak. I wiesz co, chciałbym przytoczyć, jeśli pozwolisz, bo moim gościem niedawno był Michał Figurski. No, przyjaciel, tak. I pamiętam jego takie słowa, że w odniesieniu do mnie osobiście to było, ale Michał Figurski powiedział coś takiego, że ja potrafiłem bardzo dobrze, jeżeli na tych mediach się wychowałem, prawda? To potrafiłem z tych mediów, bo na początku, jak powiedziałem to Michałowi, to był przerażony, jak mu powiedziałem, że wychowałem się na mediach, ale potem z rozmowy wyszło, że Michał miał taki wniosek, że bardzo dobrze potrafiłem
media wykorzystać w swoim życiu, nie? Bo to nie jest to oczywiście tak, że ja wszystkie programy oglądam w telewizji albo wszystkiego słucham w radiu, tylko po prostu szukam czegoś dla siebie. I zawsze szukałem czegoś dla siebie. Słuchaj, no po prostu jesteś takim samym facetem jak my wszyscy i po prostu szukasz czegoś dla siebie. Znalazłeś tą swoją niszę, jesteś w tym dobry i tylko to ma znaczenie. No nic innego, wiesz, nie ma znaczenia. No. Ja uwielbiam ludzi, którzy wiesz, znajdują coś, w czym są dobrzy i się tego trzymają i potem idą tam, gdzie ich marzenia prowadzą, tam, gdzie ich ambicje prowadzą, szukają tego i nie odpuszczają. No i taki jesteś. Więc pokazujesz tym samym, że między tobą no, nie ma żadnych różnic. No, jesteśmy ludźmi, którzy coś chcą w życiu zrobić i ze wszystkich sił próbują to zrobić. Tyle. Cała reszta to są już uboczne rzeczy. I powiem, tak jak powiedziałem na początku, że każda taka rozmowa dodaje mi ogromnej odwagi. I wiesz co, miałem ci to powiedzieć poza anteną, ale powiem ci to teraz, że moim ogromnym marzeniem od jakiegoś czasu jest spotkanie z Kubą Wojewódzkim, wiesz? Dlatego, że potrzebuję tak jakby spotkań z takimi ludźmi jak Kuba, bo Kuba swoją postawą, tym jaki jest i tak dalej, dodaje mi coraz więcej odwagi. Wiem, co mówię, bo czytam, mam w tej chwili jego książkę, autobiografię i bardzo bym chciał, aby Kuba dowiedział się o mnie. Mało tego, moim takim wielkim marzeniem jest, aby być kiedyś gościem Kuby u niego w programie, bo ja wiem, że Kuba lubi takie osoby jak ja. I wiem, że z tego spotkania mogłaby być naprawdę fajna rozmowa, bo moglibyśmy pokazać, jak naprawdę można dążyć, można dociekać, można walczyć o wiele spraw i ja jestem takim człowiekiem podobnym jak Kuba, robię się taki podobny jak Kuba, bo ja jeszcze niedawno nie miałem takiej odwagi, żeby w taki sposób wyrażać emocje albo to, co czuję, żeby w taki sposób wyrażać swoje zdanie, bo najwyraźniej zamykano mi buzię, a teraz mam to po prostu gdzieś i być może chcę poprzez spotkanie z Kubą Wojewódzkim zmienić trochę stereotypy, bo czytając tą książkę w postaci audiobooka, czyli ja słucham tego, co on czyta i oglądając jego wywiady, spowodował to, że jestem jego po prostu ciekawy. Bo muszę ci się przyznać, że ja też kiedyś patrzyłem na Kubę bardzo powierzchownie, na zasadzie oglądałem go w tym programie, no i myślałem sobie, no po prostu wariat robi z siebie pajaca, prawda? Durnia i nie wiadomo o co chodzi. Ale ostatnio jakby jakoś tak zagłębiłem się w jego osobowość. Bo mówię, coś musi być na rzeczy, prawda? Że tyle lat utrzymuje się Kuba Wojewódzki na antenie.
jest twoim programem. Może właśnie dlatego, że jest taki nietuzinkowy. Może dlatego jest po prostu ciekawy. Słuchaj, myślę, że Kuba jest bardzo ciekawym człowiekiem. Tak, myślę, że na pewno jest wartym poznania. Spróbuję cię zorganizować z nim jakiś kontakt. Myślę, że to się da zrobić. Nie, oczywiście nie mogę zagwarantować, że będzie chciał przyjść do ciebie do programu, ale kontakt ci na pewno zorganizuję. A masz kontakt bezpośrednio do Kuby? Mam, tak. To byłbym ci bardzo wdzięczny, bo już od jakiegoś czasu próbowałem szukać kontaktu z Kubą, ale nie było osoby, która faktycznie by mi w tym pomogła, prawda? A jeżeli Kuba się zgodzi, żebyś przekazał mi na przykład jego numer telefonu, to ja z przyjemnością się z nim już dogadam. Tak zrobimy. Zapytam się Kuba, a potem ci przekażę telefon do niego. Byłoby rewelacyjnie. Ja mówiąc o tym, Bartek, mówię to naprawdę z pełnym przekonaniem. Ja jestem świadomy tego, co mówię. Wiesz, ktoś się mnie kiedyś zapytał, bo ja już kiedyś przebąkiwałem, że chciałbym mieć kontakt do wojewódzkiego. A ktoś się mnie zapytał, a nie boisz się wojewódzkiego? Ja mówię, czego mam się bać? Nie ma się czego bać, naprawdę. Czego mam się bać? To przecież jest człowiek, to przecież jest dziennikarz. To nie jest jakiś człowiek, który nienawidzi ludzi. Wręcz przeciwnie. Oczywiście. Więc to będzie dla mnie ogromnym zaszczytem i pomocą, jeśli mi pomożesz w sprawie z Kubą Wojewódzkim. Możesz mu przekazać, że mam jego książkę. Dobrze, przekażę mu i tak jak powiedziałem, zorganizuję ci kontakt z nim. Moi drodzy, dzisiaj po raz kolejny udowodniliśmy, że marzenia się spełniają. Jak się czegoś bardzo chce, to wszystko jest możliwe. I być może... Ja też w to wierzę. I być może już niebawem Kuba Wojewódzki będzie moim gościem. Myślę, że to dla wszystkich będzie zaskoczenie, ale tak jak powiedziałem, im bardziej człowiek jest właśnie taki jak Kuba, tym bardziej ciekawy, tym bardziej przyciąga. I coś jest na rzeczy. Bartek, bardzo ci serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Proszę, abyś się jeszcze nie rozłączał przez moment. Dobrze, dobra. Mhm. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Dzięki wielkie. Aha, jeszcze mi się jedna rzecz przypomniała. No. Bo prowadziłeś w tym roku spotkanie na Poland Rock Festival z Anią Rubik. Tak było. Chciałem cię zapytać o wrażenia po byciu na Poland Rock i po spotkaniu z Anią. Wiesz co, ja na tym festiwalu jestem od 10 lat i bardzo lubię tam jeździć. Jestem tam co roku. I wiesz, no to jest jedno w ogóle z fajniejszych wydarzeń, na jakie jeżdżę. Ania Rubik jest cudowną osobą, jest bardzo, bardzo fajna. I to zresztą wyszło na tym spotkaniu, bo wiesz, no ludzie byli zachwyceni. Myślę, że powiedziała dużo ciekawych rzeczy. Jest skromną, fajną, mądrą dziewczyną. I wiesz, no co mogę powiedzieć? Na tym
festiwalu też spotykam po prostu fantastycznych ludzi. Rozmawiałem tam, prowadziłem spotkanie z bardzo wieloma naprawdę niesamowitymi postaciami. I wiesz, myślę, że warto tam jeździć, myślę, że warto tych ludzi spotykać. I wiesz, myślę, że Ania też w przyszłym roku tam też będzie, bo jej akcja sekset.pl myślę, że będzie dalej działać w przyszłym roku. Więc jestem przekonany, że na Poland Rock Festival też się pojawi. Myślę, że warto, aby Poland Rock Festival dalej trwał. Mam nadzieję, że Jurkowi Owsiakowi starczy na tyle siły, aby dalej to robić, bo to jest piękna sprawa. Tak jest, zgadzam się całkowicie. Piękna sprawa. Moi drodzy, moim gościem był Bartosz Węglarczyk. Bardzo dziękuję. Jeszcze zostajemy chwilę. To ja na... dziękuję bardzo. Dzięki. Jeszcze chwilę zostajemy na linii. Zaraz po... za chwilkę Kaja Fleciki. Zaraz potem Hej, moja i twoja nadzieja. I raz, dwa, trzy w wielkim mieście. Życzyć mi.